potop szwedzki. Z panowaniem Zygmunta III Wazy, który był spokrewniony z Jagiellonami, w Rzeczypospolitej dochodziło do wieloletnich konfliktów z jego ojczyzną, Szwecją. Obydwa państwa dążyły do uzyskania przewagi na Morzu Bałtyckim. Był to ważny szlak handlowy. Szwedom najbardziej zależało na implantach, należących do Polski do 1622 roku. Jednocześnie Zygmunt III wielokrotnie zgłaszał pretensje do tronu szwedzkiego. To on był prawowitym następcą, lecz przeciwnicy polityczni odebrali mu koronę. W XVII wieku Szwedzi trzykrotnie najeżdżali Rzeczpospolitą. Najgorszym okresem był ostatni najazd, nazywany Potopem Szwedzkim. Na początku konfliktu wojsko polskie składało się z oddziałów pospolitego ruszenia. Nie miało szans z regularnym wojskiem Szwedów. Wielu polskich magnatów skapitulowało bez walki. Przykładem takiej postawy są wydarzenia pod Ujściem w 1655 roku. Jesteśmy Szwecją już, nie Polską. Najgorszą postawą wykazał się książę Janusz Radziwiłł, który oddał Litwę pod panowanie najeźdźcy. Chciałby w ten sposób powstało samodzielne państwo litewskie, którego miałby być władcą. Szwedzi w błyskawicznym tempie opanowali kolejne części Rzeczypospolitej. W takiej sytuacji ostatni król z linii Wazów, Jan Kazimierz, opuścił kraj i schronił się na Śląsku. Oddziały szwedzkie źle traktowały ludność na terenach podbitych. Dochodziło do mordów i grabieży. Polacy zaczęli buntować się przeciw najeźdźcom. Prowadzili walkę partyzancką. Szwedzi postanowili zaatakować klasztor na Jasnej Górze. Garstka obrońców z Częstochowy z przewodniczącym nimi ojcem Augustynem Kordeckim zdołała przez 6 tygodni odpierać ataki. W końcu armia szwedzka zaprzestała oblężenia na Jasnej Górze. Postawa społeczeństwa polskiego dramatycznie się zmieniła. Zaczęto wierzyć w wygraną Rzeczypospolitej. Jan Kazimierz wrócił do kraju. Następnie na ziemię polskie przybył hetman, Stefan Czarniecki, który postanowił prowadzić tzw. wojnę szarpaną. Polegała ona na ciągłym nękaniu przeciwnika, atakowaniu mniejszych jego oddziałów. W 1656 roku udało się zwyciężyć wojska szwedzkie pod Warką. A następnie wyzwolić Warszawę. Szwedzi zajęli jednak bardzo dużą część państwa polskiego. Zanim uporano się z nimi ostatecznie, minęły 4 lata. W 1660 roku w Oliwie podpisano pokój, na mocy którego Wazowie zrzekli się pretensji do tronu szwedzkiego, natomiast Polska zrzekła się praw do utraconych we wcześniejszych wojnach implantów. Polacy pomimo przewagi przeciwnika wyparli go ze swych ziemi.